Tekst manny na 2 września. Skoro oczyściliście duszy Wasze w posłuszeństwie prawdy przez ducha świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni i drugich miłujcie gorąco. 1 Piotra, rozdział 1, werset 22. Komentarz parałuzyjny. Wiedza powinna być wysoko oceniana Kościele i uważana za dowód postępu i wzrostu. Nikt nie może bowiem wzrastać w Panu i w sile Jego mocy, nie może wzrastać w łasce jeśli nie wzrasta także w znajomości. Słusznie postępujemy bardziej oceniając tych, których miłość do Pana i Jego prawdy przejawia się gorliwością w studiowaniu Jego słowa. A którzy posiadają dowód Boskiej łaski w tym, że są coraz bardziej wprowadzani w głębokie sprawy Boga. Tak jak w ziemskiej rodzinie kochamy i troszczymy się o niemowlęta i niedorosłych, tak też wśród domowników wiary powinno się jednak okazywać troskę, miłość i pomoc dla maluczkich i niedojrzałych tak, by mogli oni wzrastać w Panu i w sile Jego mocy. Reprint nr 3219. Komentarz epifaniczny. Prawdzie przyjmowanej przez ducha zawsze okazuje się posłuszeństwo, a posłuszeństwo prawdzie zawsze prowadzi do oczyszczenia umysłu i serca, usuwając grzech, błąd, samolubstwo i światowość. Prawda dokonuje jednak czegoś więcej. Ona buduje w każdej dobrej myśli zalecie. Słowie i czynie. Pobudza nas do pozostawania umarłymi dla siebie i świata, a żywymi dla Boga, do wzrastania w wiedzy, czuwania, modlitwy, służby, budowania charakteru oraz znoszenia zła. Przede wszystkim prawda napełnia serce miłością do Boga i człowieka. Uzdalniając nas do darzenia braci w Chrystusie, zarówno miłością obowiązkową, jak i bezinteresowną. Równoległe cytaty, według przekładu Biblii Gdańskiej, dzieje apostolskie, rozdział 15, werset 9, i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, wiarą oczyściwszy serca ich. Drugi Korentów, rozdział 7, werset 1. Te tedy obietnice mając, najmilsi. Oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. Ewangelia Jana rozdział 17, werset 17. poświęć je w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. rozdział 15, wersety 3. Dwunasty i Siedemnasty. Już wy jesteście czystymi dla słów, którem do Was mówił. Toć jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jakom i Ja Was umiłował. Toć Wam przekazuję, abyście się społecznie miłowali. Efezów rozdział piąty, werset drugi: A chodźcie w miłości. Jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności. Pierwszy Tesaloniczan rozdział czwarty, werset dziewiąty, A o miłości braterskiej nie potrzeba Wam pisać, boście Wy sami od Boga nauczeni, abyście miłowali jedni drugich. Pierwszy Jana rozdział drugi, wersety 9 i dziesiąty, kto mówi, Iż jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest aż dotąd. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i zgorszenia w nim nie masz. Rozdział trzeci, wersety jedenasty i dwudziesty trzeci, albowiem to jest poselstwo, któreście słyszeli od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. A to ci jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli imieniowi Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali jedni drugich, jako nam przykazał. Rozdział czwarty werset dwudziesty pierwszy A to ci rozkazanie mamy od Niego, aby ten, co miłuje Boga, miłował i brata swego. Rzymian rozdział dwunasty wersety dziewiąty i dziesiąty Miłość niech będzie nieobłudna, miejcie w obrzydliwości złe, i mając się dobrego. Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, uczciwością jedni drugich uprzedzając. Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy werset piąty. Lecz koniec przykazania jest miłość z czystego serca i z sumienia dobrego, i z wiary nieobłudnej. Żydów rozdział 13 werset 1 Miłość braterska niech zostaje. Pierwszy Piotra rozdział drugi werset 17 Wszystkich czcijcie, braterstwo miłujcie, Boga się bójcie, króla w uczciwości miejcie. Rozdział trzeci werset 8 A na koniec wszyscy bądźcie jednomyślni, współcierpiący doległości. Braterstwo miłujący Miłosierni i dobrotliwi. Rozdział 4, werset ósmy. Przetoż trzeźwymi bądźcie i czułymi ku modlitwom, a nade wszystko miejcie uprzejmą miłość jedni ku drugim, albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów. Pieśni 105, 170, 201, 165, 166, 23, 208. Wiersze Brzasku, 290, Strzała i Pieśń. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 4766. Pytania, jakie doświadczenia tego tygodnia stanowiły przykład oczyszczającej mocy słowa, odnoszącego się do obowiązkowej miłości i bezinteresownej miłości do braci? Jakie miałem, miałam w tym osiągnięcia lub niepowodzenia. Jakich lekcji nauczyłem, nauczyłam się dzięki temu. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.